W 2008 roku naukowców z NASA dręczyło intrygujące pytanie. Jak pająki budowałyby sieci w warunkach zerowej grawitacji? A w związku z tym wysłano dwa pająki na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy pająk był głównym uczestnikiem badania, podczas gdy drugi był zapasowy na wypadek, gdyby pierwszy nie przeżył. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Zapasowy pająk zdołał uciec ze swojej komory i odwiedził swojego towarzysza, co spowodowało mały bałagan. Zbudowali splątane pajęczyny, które nakładały się na siebie. Jakby tego było mało, muchy, które miały być pożywieniem dla pająków, zaczęły rozmnażać się szybciej niż przewidywano. Ich larwy wydostały się z pojemnika i zakryły przednie okno komory. Z czasem pająki zostały całkowicie ukryte za larwami. Chociaż ten początkowy eksperyment nie poszedł dobrze, jedna z zaangażowanych w niego badaczek chciała go kontynuować. W 2011 roku otrzymała kolejną okazję do powtórzenia tego samego eksperymentu. Tym razem zwróciła się o pomoc do innych naukowców. Postanowili wysłać w kosmos odmienny gatunek pająka. Przygotowali 4 osobniki, 2 na ISS i 2 na Ziemię, co pozwoliłoby na porównanie wyników. Celem było wystawienie pająków na zmienne warunki grawitacyjne i obserwacja ich zachowania. Pojawił się jednak kolejny zwrot akcji. Początkowo badacze sądzili, że mają 4 samice pająków, ale okazało się, że 2 z nich były w rzeczywistości samcami. Określenie płci młodych pająków może być trudne, ale na szczęście jeden samiec został już wysłany w kosmos, podczas gdy drugi pozostał na Ziemi, umożliwiając zgromadzenie cennych danych. Drugi eksperyment okazał się sukcesem. Pająki były aktywne, budowały i demontowały pajęczyny i nawet bez pomocy grawitacji przędły nowe. 3 kamery zarejestrowały 1000 ujęć pokazujących ich ciężką pracę nad pajęczynami. Co ciekawe, wyglądało na to, że pająki tworzyły znacznie bardziej symetryczne sieci w kosmosie niż na Ziemi. Sieci były lepiej wycentrowane i co zaskakujące, pająki nie zawsze ustawiały się głową w dół, jak to zwykle robią na Ziemi. Jednak jeden czynnik odgrywał w tym kluczową rolę, a mianowicie światło. Gdy pająki na ISS nie siedziały w ciemnościach, tkały asymetryczne sieci, podobne do tych występujących na naszej rodzimej planecie. Światło odegrało kluczową rolę w orientacji pająków w przestrzeni kosmicznej. Lampy w komorze były przymocowane na górze. Gdyby światła były umieszczone inaczej, na przykład z boku, trudno byłoby zaobserwować wpływ światła na symetrię sieci w warunkach zerowej grawitacji. Gdy światła były wyłączone, pająki ustawiały się w przypadkowych pozycjach w swoich sieciach. Z kolei przy włączonym oświetleniu ustawiały się z dala od źródła światła, czyli głową w dół. To oznacza, że przy braku grawitacji światło pomagało pająkom w orientacji w przestrzeni. Odkrycie to było nieoczekiwane, ponieważ pająki mogą zazwyczaj budować swoje sieci w ciemności i skutecznie chwytać zdobycz nawet bez światła. Pajęcza sieć sama w sobie jest fascynująca. To tak jakby te stworzenia miały w sobie małe fabryki produkujące jedwab. W ich ciele nić jest przechowywana w postaci wysoce skoncentrowanego płynu. Zwykły pająk ogrodowy może wyprodukować do 7 różnych rodzajów jedwabiu, z których każdy ma unikalną kombinację białek. Każdy rodzaj jedwabiu ma inne przeznaczenie. Na przykład jeden rodzaj nici sprawia, że sieć jest elastyczna, co oznacza, że absorbuje uderzenia, gdy zderzają się z nią owady. Inny składnik sprawia, że nić jest giętka i mocna, więc trudniej ją zerwać. Niektóre białka znajdujące się w jedwabiu chronią go przed szkodliwymi bakteriami i grzybami, dzięki czemu sieć jest trwalsza. Utrzymują one również odpowiednie nawilżenie nici. Wow, wyobraź sobie posiadanie domu, w którym nie musisz kupować żadnych dodatkowych rzeczy, aby go utrzymać. Pajęczy jedwab jest lżejszy od bawełny i niewiarygodnie cienki, nawet 1000 razy cieńszy od ludzkiego włosa, ale jest też niesamowicie mocny. I powinien taki być, ponieważ jest poniekąd podstawą życia pająków, niezależnie od tego, czy polują na owady, czy próbują oprzeć się silnemu deszczowi i wiatrowi. Ale nie spodziewałbyś się, że będzie on mocniejszy od stali, prawda? Oczywiście w rzeczywistości nie spotyka się tak cienkiej stali, ale gdybyś znalazł kawałek o tej samej wadze co jedwab pajęczy, zobaczyłbyś, że ma on podobną wytrzymałość podczas rozciągania. W rzeczywistości jedwab pajęczy jest 5 razy mocniejszy niż stal o tej samej grubości. Jest też niesamowicie rozciągliwy, może rozciągnąć się aż 4-krotnie bez zerwania. Co więcej, pozostaje również mocny nawet w temperaturach poniżej minus 40 stopni Celsjusza.
krzyżakowate. To bardzo popularna rodzina pająków. Są mistrzami w budowaniu pajęczyn, które można zobaczyć na otwartych przestrzeniach. Tam mają większą szansę na złapanie smacznego obiadu, ale ponieważ wybierają takie miejsca, ich sieci są bardziej podatne na uszkodzenia. Dlatego pająki te mają fascynujący zwyczaj. Często odbudowują całe swoje pajęczyny każdego dnia, nawet jeśli obecna sieć wydaje się całkowicie w porządku. Robią to, ponieważ chcą być przygotowane na wieczór, kiedy cierpliwie czekają, aż jakaś ofiara złapie się w starannie zastawioną pułapkę. Na początku może się to wydawać stratą czasu. W końcu muszą zainwestować znaczną ilość białka, aby wyprodukować jedwab, który stworzy ich sieci. Ale nawet jeśli pająk krzyżak nie złapie swojego posiłku w ciągu nocy, zwykle ma wystarczającą ilość białek jedwabiu, aby zdemontować starą sieć i zbudować nową na następną noc. Pająk usuwa starą sieć, zjadając jedwab, z której się składała, i przetwarza zawarte w nim białka. Jeśli kiedykolwiek obserwowałeś pająka na sieci, na pewno zauważyłeś, jak czujnie reaguje nawet na najmniejsze wibracje. Okazuje się, że pajęczy jedwab może być precyzyjnie dostosowany do różnych częstotliwości dźwięku, w przeciwieństwie do jakiegokolwiek innego materiału. Kiedy pająk buduje sieć, nie tylko wszędzie jedwab, ale precyzyjnie dostosowuje go, zmieniając jego napięcie, luzując, łącząc nici na różne sposoby. W ten sposób tworzy sieć, która może wibrować lub wydawać różne dźwięki. Pająk jest jak muzyk strojący gitarę. Koliściak nazywany jest też pająkiem szklarniowym, ponieważ lubi wilgotne warunki panujące zazwyczaj w szklarniach i ma naprawdę fajny sposób na łapanie owadów. Zamiast przejść lepkie pajęczyny jak inne pająki, używa elektryczności. Wytwarza niewiarygodnie cienki jedwab niemal w skali nano. Na tylnych odnóżach pająk ma specjalne włoski, które działają jak maleńkie grzebienie. Gdy jedwab wyłania się z jego ciała, pająk używa tych włosków do czesania i układania jedwabiu. I tu dzieje się magia. Proces ten generuje ładunek elektryczny. Nici jedwabiu są teraz naładowane elektrycznie, więc łączą się, tworząc małe chmurki, które przypominają puszyste kłębki wełny. Te naładowane elektrycznie kłębki są świetnym sposobem na uwięzienie niewinnych owadów, błąkających się po okolicy. Gdy niczego nie podejrzewająca ofiara wejdzie w kontakt z nimi, ładunek elektryczny powoduje, że nici przylegają do ich ciała, uniemożliwiając im ucieczkę. Samice pająków z gatunku Cerostris darwini tworzą gigantyczne pajęczyny, które mogą rozciągać się nad rzekami i jeziorami, co oznacza, że mogą osiągać ponad 24 metry średnicy. Okazuje się, że tak ogromne pajęczyny są tylko częścią ich genialnego planu chwytania ofiar. Super mocna sieć, która przechodzi przez wodę jak most, może chwytać duże owady, które latają nad powierzchnią wody, takie jak ważki. Jest to imponujący projekt, którego budowa zajmuje wiele dni. Specjalne grube nici biegną w poprzek rzeki i mocno przytwierdzają sieć do każdego brzegu. Niełatwo uciec z takiej pułapki. Hej, pogromcy mitów! Dziś obalimy kilka klasycznych mitów dotyczących kosmosu. Wejdźmy na pokład promu kosmicznego i raz na zawsze wyjaśnijmy kilka spraw. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Unosicie się w przestrzeni kosmicznej, popijając filiżankę pysznej, gorącej czekolady, gdy w waszej głowie pojawia się dziwna myśl. Czy można krzyczeć w kosmosie? A jeśli tak, to czy ktokolwiek usłyszy ten krzyk? Jeśli oglądaliście film Obcy, to znacie odpowiedź na to pytanie. W przestrzeni kosmicznej nie słychać dźwięków. Nie chodzi o to, że nie istnieją, po prostu ich nie słychać. Nie ma nikogo lepszego do wyjaśnienia tego mitu niż Chris Hadfield. W swojej karierze astronauty odbył kilka spacerów kosmicznych. Kiedy jesteście w tej bezmiernej przestrzeni, nic nie słyszycie, kompletna cisza. Chociaż tuż za rogiem znajduje się ogromne źródło eksplozji, czyli Słońce. Po prostu nie słyszymy tych wybuchów, ponieważ nie ma medium, przez które dźwięk mógłby się przemieszczać. Byłoby to zresztą dość niekomfortowe dla astronauty, gdyby mógł słyszeć wszystkie odgłosy w przestrzeni kosmicznej. Wyobraźcie sobie teraz, że lecicie przez kosmos, czując się jak futurystyczny superbohater, gdy obok przelatuje spadająca gwiazda. Ale zaraz, czy to naprawdę gwiazda? Niestety, spadające gwiazdy wcale nie są gwiazdami, tylko małymi odłamkami skał, znanymi jako meteoroidy.
Gdy wchodzą w ziemską atmosferę, tworzą oszałamiający pokaz świetlny. A skoro już obalamy mity, przejdźmy od razu do kolejnego. Prawdopodobnie słyszeliście, że meteory zderzają się z Ziemią tylko w niezwykle rzadkich przypadkach. Na przykład podczas apokalipsy unicestwiającej dinozaury. To nieprawda. Naukowcy szacują, że każdego dnia na Ziemię spada około 48 ton materiału pochodzącego z meteorytów. Jednak prawie cały ten materiał ulega odparowaniu w ziemskiej atmosferze. Jasny ślad, który widzimy na nocnym niebie, jest tym, co popularnie nazywamy spadającą gwiazdą. Następnym razem, gdy pomyślicie życzenie, widząc spadającą gwiazdę, pamiętajcie, że w rzeczywistości to tylko maleńki kawałek kosmicznego gruzu. A to już wcale nie jest takie romantyczne. Możemy czy nie możemy dolecieć balonem do stratosfery? Najwyraźniej możemy. Ziemska stratosfera zaczyna się stosunkowo blisko powierzchni, jakieś 11 do 12 km. Ale ciągnie się jeszcze daleko w górę. Jeśli chcielibyście polecieć w stratosferę za pomocą balonu, upewnijcie się, że macie pod ręką naprawdę dobry sprzęt. Będziecie potrzebowali specjalnego kombinezonu i urządzeń do oddychania, ponieważ im wyżej, tym rzadsze jest powietrze. Oczywiście, jeśli uda Wam się dotrzeć aż do samej góry, musicie zrobić zdjęcie krzywizny Ziemi. Weźcie więc ze sobą uprząż na klatkę piersiową, w której można umieścić specjalną kamerę lub coś podobnego. A co powiecie na transmisję na żywo? To byłoby coś! Wyobraźcie sobie, że minęły 102 dni, odkąd opuściliście Ziemię. Dobrze przystosowaliście się do życia w przestrzeni kosmicznej, ale coś dziwnego dzieje się z Waszym ciałem. Stajecie się wyżsi. Jak to w ogóle możliwe? Nie stresujcie się tym, to całkowicie normalne. Prawda jest taka, że Wasz wzrost nie ulega zmianie. To właśnie dzieje się z ludzkim ciałem, gdy nie działa na nie siła grawitacji. Mamy naturalną przestrzeń między kręgami i stawami. Na Ziemi przestrzeń ta jest prawie całkowicie ściśnięta z powodu grawitacji, ale w kosmosie ciało ma chwilę odpoczynku od przyciągania ziemskiego i zaczyna się coraz bardziej rozciągać. Więc tak, astronauci mogą urosnąć nawet o 3% podczas długich misji. I tu ciekawostka. NASA ma to wszystko na uwadze podczas szycia skafandrów kosmicznych. Dlatego astronauci zawsze będą się mieścić w swoich skafandrach. Gdy wrócą na Ziemię, efekt antygrawitacji ustąpi. Co najwyżej przez jakiś czas spodnie będą na nich przykrótkie. Miewam czasem koszmary, że drzwi samolotu otwierają się w połowie lotu, a pasażerowie zostają wessani do atmosfery jak piórka na wietrze. Cóż, założę się, że większość z Was miała podobne myśli podczas wsiadania na pokład. Wyobraźmy sobie teraz, że taka sytuacja miałaby miejsce w przestrzeni kosmicznej. Powszechna wiedza mówi, że jeśli astronauta zostanie wyssany ze śluzy powietrznej, spali się na popiół. Przygotujcie się, bo to nie tylko prawda, ale rzeczywistość jest znacznie gorsza. Według astronauty Chrisa Hadfielda tak właśnie by się stało. Część ciała znajdująca się w cieniu doświadczyłaby temperatury minus 250 stopni Celsjusza, podczas gdy ta część, na którą padałoby światło słoneczne, spaliłaby się w temperaturze ponad 250 stopni. Płuca zapadłyby się, a krew zaczęłaby wrzeć jak woda na herbatę. Tak więc spłonęlibyście, zamarzli, stracili zdolność oddychania i zagotowali się w tym samym momencie. Co za koszmar! Ile razy słyszeliście, że astronauci muszą ćwiczyć w każdej sekundzie każdego dnia? W przeciwnym razie zemdleją? To jest kompletny mit. Pamiętacie, jak wcześniej rozmawialiśmy o grawitacji? Ze względu na brak grawitacji, w przestrzeni kosmicznej nasze ciała nie muszą wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Tułów nie musi utrzymywać ciężaru głowy i nie musimy podejmować żadnego wysiłku, aby poruszać nogami, ponieważ zasadniczo nie ma chodzenia w przestrzeni kosmicznej. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w ten sposób przez 6 miesięcy, a nawet rok. Wasze mięśnie mogą zamienić się w galaretę. Właśnie dlatego astronauci ćwiczą. Przypinają się pasami i biegają na bieżni, albo podnoszą ciężary na specjalnej maszynie. W ten sposób ich mięśnie nie będą zbytnio odczuwać braku grawitacji. Muszą jednak dbać o nawodnienie. Wiecie co? Gdybym był astronautą, zapytałbym NASA, czy mogę zabrać moją supermiękką butelkę na wodę w podróż kosmiczną.
Prawdopodobnie słyszeliście, że przestrzeń pachnie jak przypalony stek albo jak sos barbecue. Choć brzmi to absurdalnie, mit ten jest bardziej prawdziwy niż fałszywy. Astronauci oczywiście nie czują zapachu przestrzeni kosmicznej, gdy w niej przebywają, ponieważ nie mogą zdjąć hełmów. Zwykle czują go, gdy pojazd kosmiczny dokuje i otwierają właz. Najwyraźniej przyczyną tego zapachu jest obecność węglowodorów, które unoszą się w przestrzeni kosmicznej. Kto by pomyślał? Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy naprawdę myślicie, że jeśli astronauci będą latać z prędkością światła, to nie postarzeją się ani o sekundę? Wiedziałem, że zaprzeczycie. Wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, nie wymyśliliśmy jeszcze, jak poruszać się z prędkością światła. Wymagałoby to ogromnej ilości energii, a nie mamy technologii, która by to umożliwiła. Po drugie, nawet gdyby udało nam się wysłać człowieka w statku kosmicznym, który podróżowałby z prędkością światła, osoba ta nadal by się starzała. Inaczej niż ludzie, którzy pozostali na Ziemi, to fakt. Ale jednak stawałaby się starsza. Czy naprawdę myślicie, że istnieje coś takiego jak nieśmiertelność? Niestety nie. Jeśli oglądaliście Awatara, to z pewnością pamiętacie, że ludzie zdołali dostać się na Pandorę tylko dlatego, że podróżowali w kryokapsułach. Innymi słowy, zamrozili swoje ciała, umieścili je w specjalnych kapsułach i podróżowali całymi latami bez starzenia się. Tak, to brzmi niesamowicie. Ale wciąż nie dysponujemy technologią, która by to umożliwiała. Nasze ciała składają się głównie z wody, prawda? A kiedy zamrażacie wodę, rozszerza się. Dlatego nigdy nie należy zostawiać puszek po napojach w zamrażarce. Obecnie, gdybyśmy zamrozili ciało człowieka, woda w nim zawarta rozszerzyłaby się, uszkadzając tkanki i narządy. Więc nie możemy poddać się kriodrzemce w podróży międzygwiezdnej. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale mam taką myśl. Co by się stało, gdyby astronauta wziął na pokład drona na spacer w przestrzeni kosmicznej? O ile nie jest to dron zaprojektowany przez NASA, prawdopodobnie zamarzłby i spalił się tak jak ludzie, gdyby wyszli w kosmos bez skafandra. Ale hej, można pomarzyć, prawda? Nikt nie usłyszy twojego krzyku w kosmosie, czy jakoś tak. Wszyscy słyszeliśmy to słynne mrożące krew w żyłach zdanie. I faktycznie jest to prawda. Przestrzeń kosmiczna w przeważającej części składa się z gigantycznej nicości. Jest tam dużo, dużo miejsca. Nie oznacza to jednak, że w kosmosie nie słychać dźwięków. Jest ich wręcz mnóstwo, a niektóre z nich mogą nawet wywołać dreszcze. Przyjrzyjmy się najstraszniejszym kosmicznym dźwiękom. Po pierwsze, jak kosmiczne dźwięki są w ogóle rejestrowane? Dźwięk to po prostu drgania cząsteczek. Kiedy krzyczysz, sprawiasz, że cząsteczki napierają na siebie, aż dotrą do ucha osoby, na którą krzyczysz. Następnie te wibracje są przekazywane do mózgu, a my rozpoznajemy je jako coś, za co może trzeba przeprosić. Innymi słowy, aby coś usłyszeć, potrzebujemy cząsteczek. I tu sprawa się komplikuje. W kosmosie ich nie ma. Cały wszechświat niemal w całości składa się z próżni. Absolutna nicość. Jednak czarodzieje z NASA wciąż jakoś rejestrują kosmiczne dźwięki. Jak to robią? Rzecz w tym, że istnieją pewne rodzaje fal, których nie obchodzą cząsteczki. My, zwykli ludzie, nie możemy ich odbierać bez specjalnych urządzeń. Do takich fal należą na przykład fale radiowe. Aby je rozpoznać, będziemy potrzebowali radia lub podobnego urządzenia. I właśnie to robią satelity NASA. Wyłapują przypadkowe fale radiowe. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak brzmią różne ciała kosmiczne. Satelity rejestrują różne fale, fluktuacje plazmy, pola magnetyczne i inne rzeczy. A potem naukowcy z NASA przekształcają to wszystko w zwykłe ścieżki dźwiękowe. Niektóre z nich brzmią dość przerażająco, delikatnie mówiąc. Weźmy na przykład nasze pole magnetyczne. Otacza ono Ziemię niczym niewidzialna tarcza, chroniąc nas przed wszelkiego rodzaju paskudztwami, takimi jak na przykład promieniowanie czy wiatr słoneczny. Jednocześnie nie możemy go ani zobaczyć, ani poczuć, ani usłyszeć. Ups, to ostatnie jest już nieaktualne. Naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego wzięli na warsztat fale magnetyczne zarejestrowane przez satelitę ESA Swarm. Przekształcili je w ścieżkę dźwiękową i otrzymali dość przerażający rezultat.
Szczerze mówiąc, przypomina to bardziej dziwne stworzenie prześladujące cię w środku nocy. A jeśli przypomnisz sobie mapy pola magnetycznego Ziemi, poczujesz, jakby zbliżał się do ciebie pająk. Brrr. I to nie jest pierwszy dziwny dźwięk, który wyłapaliśmy na Ziemi. Niedawno uchwycono kolejną zaskakującą emisję radiową z kosmosu. Naukowcy odkryli, że powtarzający się sygnał pochodził z bardzo dalekich odległości. Chodziło o miliardy lat świetlnych od nas. Takie szybkie dźwięki radiowe zwykle trwały nie dłużej niż kilka milisekund, ale ten był wyjątkowy. Trwał około 3 sekund, w zasadzie tysiące razy dłużej niż zwykle. A przy tym sygnał był bardzo precyzyjny. Tak bardzo, że naukowcy porównali go nawet do bicia serca. Uważają, że za sygnał odpowiadają pulsary lub gwiazdy neutronowe. Kiedyś Nikola Tesla wychwycił coś podobnego, ale niestety w tamtych czasach nikt nie wiedział, co to są pulsary. Tesla był więc pewien, że otrzymał wiadomość od jakiejś pozaziemskiej formy życia. Szkoda, że było to dalekie od prawdy. Przenieśmy się jednak z Ziemi na Księżyc. W 1969 roku astronauci misji Apollo 10, statku kosmicznego, który wykonał ostatni próbny lot na Księżyc, przelecieli obok jego powierzchni i wtedy wychwycili kilka dziwnych sygnałów pochodzących z odwrotnej strony Księżyca, tej, która nie jest widoczna z Ziemi. Dźwięk był tak dziwny, że astronauci nie mieli pewności, czy zgłosić go do NASA. Bali się, że nie będą potraktowani poważnie, a może nawet nie zostaną dopuszczeni do udziału w kolejnych misjach kosmicznych. Oto jak brzmiał. Ale według NASA to wcale nie jest jakaś przerażająca pozaziemska muzyka. Mogą to być po prostu jakieś fale radiowe, które oddziaływały na siebie z bliskiej odległości. Chociaż astronauci, którzy usłyszeli to po raz pierwszy, prawdopodobnie byli trochę przerażeni. Przenieśmy się na inne planety. 40 lat temu naukowcy aktywnie badali powierzchnię Wenus. Wysłali tam aż 10 sond, które miały za zadanie uchwycić nagrania audio i wideo z powierzchni. Teraz wiemy, jak brzmi Wenus, która mogłaby nas łatwo zniszczyć przy każdej próbie choćby zbliżenia się do niej. Przerażające. Trudno spodziewać się czegokolwiek innego po najbardziej niebezpiecznej planecie Układu Słonecznego. Niestety, Wenus jest jeszcze bardziej toksyczna niż przeciętny użytkownik Twittera, więc sondy nie wytrzymałyby zbyt długo. Bohatersko dotarły na planetę i wkrótce się rozpadły. Następnie mamy Jowisza. Ten kosmiczny gigant, który jest 11 razy większy od Ziemi, zawsze troszkę straszy. Jedna z sond NASA, Juno, przelatuje wokół Jowisza co kilka tygodni. Sonda porusza się z ogromną prędkością 210 tysięcy kilometrów na godzinę. Pewnego dnia Juno złapała jeden z najsilniejszych niewidzialnych sygnałów, z jakimi kiedykolwiek miała do czynienia. Był to punkt, w którym szalony wiatr słoneczny wszedł w konflikt z polem magnetycznym Jowisza. Brzmiało to jak kosmiczne BOOM! Oryginalny dźwięk trwał 2 godziny, ale został skompresowany do kilku sekund. W rzeczywistości dźwiękowo przypomina to bardziej zderzenie fali morskiej ze skałą. Ale w kategoriach grozy Jowisz, o dziwo, przegrywa z jednym ze swoich małych księżyców – Ganimedesem. W 2021 roku sonda kosmiczna Galileo przeleciała obok Ganimedesa i podczas tego przelotu otrzymała dość dziwne nagranie. Te dźwięki to radiacja satelitarna. I nie wiadomo, czy bardziej przypominają przytulny, słoneczny dzień w dżungli, czy jak tysiące nietoperzy czekających na ciebie w nocy. Następny jest Saturn. Ten sygnał został wychwycony przez bezzałogową sondę kosmiczną Cassini-Huygens, która została wystrzelona w kosmos w 1997 roku. Przelatując obok Saturna, zarejestrowała dość przerażający dźwięk. Ten przerażający krzyk tysięcy dusz to tak naprawdę tylko część fali radiowych. Nie różnią się one zbytnio od tego, co emitują zorze na Ziemi. Nieco później Cassini odebrała kolejne nagranie – dźwięki wydawane przez błyskawice i burze na Saturnie. One też brzmią dość interesująco.
trochę jak popcorn, prawda? Ale to tylko dlatego, że te błyskawice mają niespotykaną częstotliwość. Przechodząc z Układu Słonecznego do przestrzeni kosmicznej, słynny Voyager 1 został wystrzelony w 1977 roku i nadal wysyła nam dane nawet 40 lat po swoim starcie. W 2012 roku opuścił Układ Słoneczny i wszedł w przestrzeń międzygwiezdną. I wtedy, opuszczając swój dom, Voyager 1 wykrył szum fal plazmy. Oryginalne nagranie trwało 7 miesięcy, ale na szczęście dla nas naukowcy skrócili je do 12 sekund. Nie jest to jakoś super upiorne, ale brzmi dość niepokojąco. I choć wydaje się, że nic nie przebije horrorów Saturna, zakończmy ten turniej jednym z najstraszniejszych obiektów we wszechświecie – czarną dziurą. Ten dźwięk został zarejestrowany przez teleskop kosmiczny Chandra. Badając gromadę galaktyk w gwiazdozbiorze Perseusza, odkryli coś dziwnego. Pewne falujące ruchy wychodzące z centrum gromady. Rozchodzą się one we wszystkich kierunkach, niczym kręgi na wodzie. Naukowcy podejrzewają, że jest to sprawka supermasywnej czarnej dziury. Rzecz w tym, że czarne dziury nie zawsze pożerają obiekty kosmiczne w całości. Czasami je wypluwają. Powoduje to drgania gazów, które możemy przetworzyć na ścieżki dźwiękowe. Co ciekawe, drganie każdej takiej fali trwa w rzeczywistości około 10 milionów lat. Więc słuchamy bardzo przyspieszonego nagrania. Naukowcy zmniejszyli opóźnienie między drganiami o około 144 biliardy razy. Sprawdźmy więc, jak to wygląda. To chyba najbardziej przerażające brzmienie z całej listy. Nie jest zbyt głośne, ale jest w nim coś mrocznego i niepokojącego. A więc to były najstraszniejsze kosmiczne dźwięki uchwycone przez NASA. Szczerze mówiąc, większość z nich brzmi przerażająco, zwyczajnie dlatego, że są to fale radiowe. Ale od czasu do czasu fajnie jest się przestraszyć. Słońce to średnich rozmiarów gwiazda, a mimo to zmieściłoby się w nim 1 300 000 Ziemi. Gwiazda jest też 333 tysiące razy cięższa niż nasza planeta. NASA przełożyła fale radiowe, które emitują atmosfery planet, na dźwięki. Astronomowie odkryli w ten sposób, że Neptun brzmi jak oceaniczne fale. Jowisz jak przebywanie pod wodą, a głos Saturna przypomina muzyczkę z horroru. Na Ziemi rozlega się jazz. No i tam żartuję. Powierzchnia Słońca jest niesamowicie gorąca, ale piorun jest 5 razy gorętszy. Co sekundę w Ziemię uderza 100 błyskawic, co daje 8 milionów wyładowań dziennie i około 3 miliardów rocznie. Szok! Jeśli kiedyś wybierzecie się na Księżyc i zobaczycie tam świeże odciski stóp, to wcale nie znaczy, że ktoś was śledzi. Wszelkie ślady pozostają tam przez miliony lat, ponieważ Księżyc nie ma atmosfery. Nie występują tam nawet najmniejsze podmuchy wiatru, które mogłyby pozwolić zatrzeć ślady. Astronomowie odkryli największą dziurę, jaką kiedykolwiek udało nam się zobaczyć we wszechświecie. Wielka pustka ma średnicę miliarda lat świetlnych. Natrafiono na nią przez przypadek. Jeden z naukowców trochę się nudził i postanowił sprawdzić, co ciekawego dzieje się w pobliżu tzw. chłodnej plamy. To taka anomalia, która występuje w mikrofalowym promieniowaniu tła kosmosu, w skrócie CMB. Jest to blada poświata, która pada na naszą planetę z różnych stron i wypełnia wszechświat. Przemierza go już od prawie 14 miliardów lat jako pozostałość po wielkim wybuchu. Wyobraźcie sobie, że zaraz wpadniecie do czarnej dziury. No to już po zawodach. Cóż, niekoniecznie. Nie jest powiedziane, że w czarnej dziurze wszystko zawsze ulega zniszczeniu. Największe szanse na przetrwanie są w dużych dziurach. Małe mają zbyt wąski horyzont zdarzeń, a ich grawitacja nasila się z każdym centymetrem. A więc jeśli tam wpadniecie i wyciągniecie przed siebie rękę, siła grawitacyjna będzie oddziaływać na palce bardziej niż na łokieć. Ramię się wydłuży, a wy poczujecie pewien dyskomfort. I to znaczny, jeśli mam być szczery. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdybyście wpadli do supermasywnej czarnej dziury, takiej, którą można znaleźć w centrum galaktyk. Te obiekty są miliony razy masywniejsze niż Słońce. Ich horyzont zdarzeń jest szeroki, a grawitacja nie nasila się tak gwałtownie. Dlatego odczuwalibyście ją mniej więcej tak samo w każdym miejscu ciała i moglibyście dotrzeć do samego serca czarnej dziury. Pierwszy mit obalony. Gdybyście popłakali się oglądając w kosmosie wzruszający film, łzy nie poleciałyby po policzku. Zebrałyby się wokół gałek ocznych. Oczy zrobiłyby się suche i mielibyście wrażenie, jakby się paliły. Każda ciecz na odsłoniętym ciele wyparuje, nawet ślina z języka. A skoro mowa o paleniu, w
kosmosie nie da się rozpalić ogniska. Ogień potrzebuje tlenu, a ponieważ tam w górze go nie ma, to sami rozumiecie. Gwiazdy nie regenerują się po wybuchu, ale niektóre z nich przetrwały wielką eksplozję zwaną supernową. Takie gwiazdy zombie należą do rzadkości. Naukowcy znaleźli jeden, całkiem spory tego typu obiekt, zwany LP40-365. Jest to częściowo wypalony biały karzeł. Biały karzeł to gwiazda, w której wypalił się cały wodór, stanowiący wcześniej jej główne paliwo jądrowe. W takiej sytuacji ostateczny wybuch może być słabszy niż zwykle i nie doprowadzić do rozpadu gwiazdy. To trochę tak, jakby chciała wybuchnąć, ale jej się nie udało i w rezultacie zostaje po niej jakaś część materii. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w kosmosie, pod żadnym pozorem nie zdejmujcie skafandra, chyba że na promie. Powietrze w płucach i tlen w ciele się rozszerzą, a wy nadmuchacie się jak balon, tyle że dwukrotnie większy od waszych pierwotnych rozmiarów. Ale jest też dobra wiadomość. Skóra jest rozciągliwa, więc nie ma szans, że wybuchniecie. Marna pociecha. Kiedy dany obiekt wpada do czarnej dziury, zmienia kształt i ciągnie się niczym spaghetti. Dzieje się tak, ponieważ siła grawitacyjna rozciąga obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go z drugiej strony. To tak zwany efekt makaronu. A skoro o czarnych dziurach mowa, to obiekt o wielkości jednego atomu ma masę zbliżoną do bardzo dużej góry. Jedna taka dziura znajduje się w centrum Drogi Mlecznej. To tak zwany Sagittarius A. Obiekt waży tyle co miliard słońc, ale na szczęście jest bardzo daleko. Gdybyś podłożył ładunki wybuchowe na asteroidzie, nie usłyszałbyś eksplozji. Owszem, w filmach słychać odgłosy statków kosmicznych i bitew, ale to bujda. Dźwięk to fala, która rozchodzi się wskutek drgania cząsteczek. Załóżmy, że ktoś stojący 2 metry od was klaszcze w dłonie. Fala dźwiękowa popycha pierwszą cząsteczkę w miejscu klaśnięcia, potem drugą, trzecią i tak dalej, aż dochodzi do twoich uszu. A zatem, żeby dźwięki mogły się rozprzestrzeniać, potrzebne nam cząsteczki, takie jak powietrze lub woda. W naszej atmosferze fale dźwiękowe rozchodzą się normalnie, ale kosmos to próżnia. Możecie klaskać dowoli, ale i tak nikt tego nie usłyszy, bo nie ma tam żadnych cząsteczek, które mogłyby wibrować i przenosić dźwięki. A gdybyście chcieli z kimś porozmawiać, potrzebowalibyście radia albo umiejętności czytania z ruchu warg. Meteoroidy krążą wokół Słońca, a większość wytworzonych przez człowieka śmieci wokół naszej planety. Do tej pory wystrzeliliśmy w kosmos prawie 9 tysięcy obiektów, od satelitów po rakiety. Przy takich prędkościach nawet najmniejszy odłamek może uszkodzić statek kosmiczny. W kosmosie możemy zaobserwować galaktyki, planety, komety, asteroidy, gwiazdy i inne ciała niebieskie. Stanowią one jednak mniej niż 5% całego Wszechświata. Ciemna materia to największa zagadka kosmosu. Tak nazywamy pozostałą materię w kosmosie, która wciąż jest dla nas niewidoczna, a jest jej sporo. Może stanowić nawet 25% Wszechświata. Pozostałe 70% to ciemna energia. Na pewno daje to 100%? No dobra. Spójrzmy teraz na Księżyc. Zawsze jest zwrócony do nas jedną stroną. Oznacza to, że znajduje się tam ciemna część, do której nigdy nie docierają promienie Słońca. Ale to mit. Chodzi o to, że Księżyc porusza się w obrocie synchronicznym z Ziemią. Tam też są noce i dnie. Tyle, że obrót naszego satelity jest idealnie zsynchronizowany z Ziemią, dlatego zawsze widzimy tylko jedną stronę Księżyca. Tę ciemną też oświetla czasem Słońce. Nie jest to więc ciemna, a raczej niewidoczna strona. Udało nam się nawet uwiecznić ją na zdjęciach. Znajduje się tam jeden z największych kraterów w całym Układzie Słonecznym, tak zwany Basen Biegun Południowy Aitken. Ma on średnicę dwóch stanów Teksas. Wow! Słyszeliście o tym, że człowiek ponoć nigdy nie wylądował na Księżycu? To kolejna teoria, która została obalona. Oto oryginalny skafander astronautów, którzy tam byli. Spójrzcie na podeszwę buta. Niektórzy twierdzą, że nie ma możliwości, żeby zostawili po sobie takie ślady. A właśnie, że jest. Astronauci, którzy wylądowali na Księżycu, założyli dodatkowe buty na kombinezon, a ich podeszwy idealnie pasowały do pozostawionych tam odcisków. Załoga nie potrzebowała ich po wylądowaniu na Księżycu, więc wyrzucili je przed powrotem do domu. Ale nie tylko to tam zostawili. Aby zmniejszyć ciężar modułu księżycowego, pozbyli się nawet podłokietników. Po podliczeniu wszystkich księżycowych misji Apollo okazuje się, że całkowita masa pozostawionych na Księżycu śmieci wynosi 187 ton. Wśród nich znajduje się kilka łazików, szczątki statków kosmicznych, 6 księżycowych modułów i inny sprzęt. Śmieci ważą łącznie tyle co 3 Boeingi 737. Słońce nie jest żółte. To kolejny mit. Wyobraźcie sobie, że znowu lecicie w kosmos. Patrzycie przez okno i co widać? Białe Słońce. Gwiazda wydaje się żółta, ponieważ spoglądamy na nią przez filtr, jakim jest nasza atmosfera.
Skład powietrza i jego gęstość zniekształca słoneczne światło. Ale to prawda, że gwiazdy występują w różnych kolorach. Chłodniejsze obiekty mają jaskrawo-pomarańczowy lub czerwony kolor. Są to zazwyczaj bardzo stare gwiazdy, starsze niż nasze Słońce. Z kolei młode i gorące obiekty są jaskrawo-niebieskie. Słońce znajduje się mniej więcej po środku tego spektrum. Na koniec obalmy mit o planetoidach. Aby je zobaczyć, musimy wykroczyć nieco poza orbitę Marsa. Wow, dryfujemy w pasie planetoid. Bez przerwy musimy robić uniki, by nie zderzyć się ze skałami i bryłami lodu. Jak się przecisnąć przez ten gęsty pas gruzu? To bujda. Pamiętajcie, że wszechświat jest ogromny i ogromne są też odległości pomiędzy obiektami. Wszystkie skały i odłamki pasa planetoid stanowią zaledwie 4% masy Księżyca, a więc tak naprawdę wcale nie ma ich aż tak dużo. Aby pojąć wymiar pustki przestrzeni kosmicznej, spójrzcie na to zderzenie dwóch galaktyk. W każdej z nich znajdują się miliardy gwiazd, ale nawet jeśli je połączymy, to raczej nie dojdzie tam do żadnych kolizji. Znajdujemy się w odległej przyszłości. Ludzkość pomyślnie skolonizowała Marsa i Księżyc. Rozwiązano problem przeludnienia i głodu na świecie. Wkrótce jednak nasza planeta, znaczy planety, stają w obliczu nowego zagrożenia. Księżyc też. Wyobraźmy sobie, że w dalekiej przyszłości naukowcy odkryją, że za 150 lat Słońce eksploduje i całkowicie zniszczy Układ Słoneczny. Niech to! Tyle wystarczy, żeby zbudować flotę ogromnych statków kosmicznych oraz ewakuować wszystkich z Ziemi. Ale to za krótko, żeby obmyślić podróż rodem z filmów science fiction. W tym scenariuszu minęło już trochę czasu od momentu odkrycia nowych, nadających się do zasiedlenia planet. A podróż na najbliższe zajmie co najmniej kilka milionów lat. Nie ma innego wyboru. Ludzkość kieruje się na pokłady gigantycznych statków kosmicznych w celu odbycia nieskończenie długiej podróży. Mija kilka dekad. Opuszczamy Układ Słoneczny i patrzymy na eksplozję Słońca. Ogromny błysk i tyle. Światło zgasło. Zostały po nim tylko odległe gwiazdy i nieskończona czerń głębin kosmosu. Wszystkie statki lecą na zsynchronizowanym autopilocie, który nie zboczy z trasy bez względu na okoliczności. Nawet jeśli wszyscy pasażerowie zginą, statek i tak dotrze do celu podróży. Dobra wiadomość jest taka, że ludzkość będzie istnieć jeszcze przez kilka milionów lat. Zła? Będziemy wyglądać zupełnie inaczej. Lądujący na nowej planecie statek będzie pełny bezkształtnych, pulsujących biomas, znajdujących się w metalowych egzoszkieletach. Oto jak do tego dojdzie. Kości, podobnie jak mięśnie, słabną w kosmosie. Stan nieważkości sprawia, że na ciało człowieka nie oddziałuje żadne ciśnienie zapewniające mu właściwe funkcjonowanie. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej często ćwiczą, żeby zapobiec osłabieniu mięśni, ale wróćmy do naszej opowieści. Na pokładzie każdego transportu kosmicznego znajdują się siłownie i specjalny sprzęt, którego zadaniem jest odtworzenie grawitacji Ziemi. Niestety bez względu na częstotliwość wykonywanych ćwiczeń w kosmosie, to i tak za mało. Po upływie pierwszych 100 lat kości ludzkie stały się tak kruche, że nawet najmniejszy wysiłek fizyczny prowadzi do kontuzji. Po kolejnych 100 latach nikt nie jest w stanie ustać na nogach, ale nie tylko z powodu słabych kości. Po takim czasie spędzonym w stanie nieważkości ciało człowieka znacząco się zmieniło. Sporym problemem jest zanik zmysłu równowagi. Ktokolwiek spróbuje stanąć na nogi, zwyczajnie się przewróci. Kapitanowie statków rozebrali maszyny produkujące grawitację, które i tak od jakiegoś czasu nie działały. Z kolei po sprzęcie sportowym już dawno ślad wszelki zaginął. Został wykorzystany jako części zamienne wszystkich statków. Brak grawitacji nie tylko osłabił ludzi, ale sprawił również, że stali się wyżsi. Utrzymuje ona kręgosłup we względnej stabilności. Teraz jednak dyski międzykręgowe rozszerzają się w sposób niekontrolowany. Ludzie zaczynają przypominać dmuchane zabawki. Wszystkim wręcza się mechaniczne ramiona i nogi. Zakładają je i zabierają się do pracy. Konserwacja silnika, sprzątanie sypialni, wyrzucanie odpadów kosmicznych, unoszenie czegokolwiek – wszystko odbywa się z udziałem mechanicznych kończyn. W miarę upływu czasu ludzie stają się coraz bardziej bezbronni. Na szczęście mechaniczne kombinezony co chwilę są ulepszane. Od chwili, w której Słońce zapadło się w siebie, oczy napotykają mnóstwo problemów. Naszą gwiazdę zastępują na pokładzie specjalne lampy, które produkują również witaminę D. W wyniku mniejszej ilości światła źrenice znacząco się rozszerzają. Kilka dekad później wzrok wszystkich ludzi ulega pogorszeniu.
Problem ten, na szczęście, udaje się rozwiązać dzięki technologii. Sztuczne soczewki skupiają więcej światła, co ratuje ludzkość przed utratą wzroku. Statki dezynfekuje się każdego dnia. Owszem, zapobiega to rozmnażaniu bakterii, ale oznacza również, że układ odpornościowy człowieka nie musi już zwalczać jakichkolwiek chorób. Wkrótce organizm ludzki nie będzie w stanie obronić się nawet przed przeziębieniem, a jego skutki mogą być opłakane. Póki co to jeszcze nie stanowi większego problemu. Na pokładzie nie ma żadnych bakterii. Ale co będzie dalej? Rośliny hoduje się w specjalnych szklarniach wyposażonych w zapasy wody oraz światła ultrafioletowe. Wytwarzają one tlen, który roznosi się po całym statku. To nie wystarczy, żeby zaspokoić potrzeby milionów ludzi, jednak przypomina im o planecie, którą opuścili wiele lat temu. Setki lat życia na statku kosmicznym sprawiły, że człowiek zaadaptował się do nowych warunków i niemal całkowicie przestał oddychać. Płuca prawie całkowicie zanikły. Ludzie zaczynają szukać nowych sposobów pozyskiwania tlenu, z wody czy butli z płynnym tlenem. Stajemy się zupełnie nowym gatunkiem. Inżynieria genetyczna z każdym rokiem czyni nowe postępy. Powstały kombinezony w pełni podtrzymujące życie. Usprawniają mobilność, zwiększają siłę, wyostrzają wzrok, słuch, a nawet wspomagają mowę. Głos człowieka stał się tak słaby, że ludzie mogą co najwyżej szeptać. Na szczęście kombinezony posiadają wbudowane mikrofony i głośniki. Tradycyjne jedzenie zastąpiły specjalnie przygotowywane płyny. Po tylu latach spędzonych w kosmosie, ludzki żołądek nie jest w stanie strawić pokarmów twardych. O orzechach czy nawet najmniejszych krakersach można co najwyżej pomarzyć. Na początku podróży stołówki oferowały bardzo bogatą gamę smaków. Z czasem jednak ludzie zapomnieli, jaki smak powinny mieć poszczególne potrawy. Koniec końców zaprzestali dodawania przypraw. Takie jedzenie sprawiło, że kubki smakowe przestały funkcjonować. Z czasem ludzie całkowicie stracili zmysł smaku. Niektórzy nie mogą się pogodzić z takim życiem, mają jednak wybór. Mogą wejść do komory kriogenicznej i zamrozić się na miliony lat. Potem, jak tylko statek wyląduje, zostaną rozmrożeni. Ale tak długi czas zamrożenia jest bardzo ryzykowny. Nie ma bowiem gwarancji, że statek nie zderzy się z asteroidami albo nie napotka innych przeszkód. Ludzie próbują więc czegoś innego. Zgrywają swoją świadomość do głównego komputera. To o wiele bezpieczniejsze i zużywa znacznie mniej energii. Po przebudzeniu można wgrać świadomość do nowego, ulepszonego kombinezonu. Niektórzy postanawiają wieść normalne życie. Mijają tysiące, a następnie miliony lat. Ludzie wyglądają teraz zupełnie inaczej. Ich kończyny są sztuczne, egzoszkielety, które zakładają, kontroluje siła umysłu. Z każdym mijającym tysiącleciem ręce, kark, nogi, kręgosłupy stają się coraz mniejsze. Kruszające kości zanikają. Oczy, nosy i usta również. Czaszka nie chroni już mózgu. Otacza go jedynie warstwa miękkiej skóry. Tylko świadomość pozostaje w stanie nietkniętym. Człowiek współczesny jest potężnym, zaawansowanym technologicznie robotem, kontrolowanym przez małą, pulsującą torbę, której wnętrze wypełnia mózg. W naszej wizji, odkąd ludzie opuścili Ziemię, minęło kilka milionów lat. Wszyscy mieszkańcy statku zdążyli zapomnieć, że ich rodzaj urodził się na planecie z grawitacją. Historia życia na Ziemi stała się mitem, starożytną legendą. Większość ludzi wierzy, że statki od zawsze były ich prawdziwym domem. Dlatego, gdy w końcu docierają do celu podróży, mało kto ma ochotę opuścić bezpieczny pokład maszyny kosmicznej i rozejrzeć się po nowym świecie. Życie w kombinezonie na nowej, nieznanej planecie wydaje się zbyt trudne. Grawitacja, powietrze, bakterie, zarazki. Zanim ludzkość przywyknie do nowych warunków, minie kilka tysięcy lat. Na szczęście dysponuje ona tajną bronią, jaką jest technologia. Umysły wszystkich ludzi zostały zgrane z komputera głównego i wgrane do nowych kombinezonów. Rodzaj ludzki staje przed wyborem: wyjść ze statku i uczynić ten świat swoim domem, albo pozostać na pokładzie. Ci, którzy postanawiają zostać, wyruszają w głębsze zakamarki kosmosu, aby odkrywać nowe światy. Reszta musi przywyknąć do warunków nowej planety. Jest ona całkowicie różna od Ziemi. Powietrze ma inną gęstość, panują tu inne warunki atmosferyczne, a sama planeta pełna jest dziwnych pierwiastków chemicznych. Zanim te robotyczno-mózgowe worki nabiorą nowego kształtu, minie kolejny milion lat. Pewnego dnia dalecy potomkowie ludzi będą chcieli zbadać swoje pochodzenie. Wynajdą statek zdolny do podróży czasoprzestrzennych, a ich badania dotrą do odległej przeszłości, małej planety o nazwie Ziemia w tym momencie.
Możemy spróbować wyobrazić sobie, że jutro na naszym podwórku wyląduje statek kosmiczny, którego pasażerowie będą naszymi potomkami, ale z przyszłości. Ci z nich, którzy zostali na statkach, zapewne znaleźli nowe planety i, kto wie, może postanowili się na niektórych osiedlić. Ich ciała również się zmienią i zaadaptują do nowych warunków. Tak więc za miliardy lat wszechświat mogą zamieszkiwać różne niesamowite stworzenia, które łączy jedno. Niegdyś wszystkie one były ludźmi.